Dzień dobry, witam wszystkich w podcaście i vlogu Porozmawiajmy o Tobie. I dzisiaj naszym gościem będzie Julita Kordońska, na którą polowałam już od kilku miesięcy. I traf chciał, że upolowałam Cię w najgorszy poniedziałek tego roku. Także tak, jestem dobrem myśliwym. Julita jest terapeutką żywieniową specjalizującą się w zaburzeniach hormonalnych kobiet oraz w ogóle ich wpływie na zaburzenia nastroju. Ukończyłaś studia w Institute for Optimal Nutrition w Londynie. Twoją pasją jest kobieca biologia i psyche. Uważasz się za taką opowiadaczkę biologicznej historii kobiet. To też jest takie niszowe, innowatorskie podejście, że to jest właśnie z tej strony biologicznej. Stworzyłaś Moon Cycles, aby nauczyć rozumieć język symptomów, czyli język, w jakim nasza biologia próbuje się z nami skomunikować i w jaki sposób my możemy odkryć swoje potrzeby. Więc pierwsze pytanie do Ciebie jest takie, bo pracujesz z wieloma kobietami i czy Ty zauważasz, że ta komunikacja między tymi symptomami wewnętrznymi, a tym jak my to odbieramy, czy w ogóle to słyszymy, a już nawet jak słyszymy, czy my to dobrze interpretujemy, czy ta komunikacja przebiega prawidłowo, czy my mamy kontakt same ze sobą? Dokładnie wiesz, jaka jest odpowiedź. Nie mamy. I to wcale nie wynika z tego, że jesteśmy głupie, albo że jesteśmy niedouczone. Raczej wynika z tego, że jesteśmy przebodźcowane. I po prostu jest to kolejny sygnał, który dopóki tak naprawdę, że my tak z całym życiem tak postępujemy, myślę, że to jest totalnie ludzkie doświadczenie, że dopóki nie ma pożaru, to się do tego nie podchodzi, tak? Bo to się jakby jest na peryferiach Twojej świadomości. Niestety z wieloma symptomami jest tak, że one nie są takim pożarem w pełnym rozkwicie. Co więcej, niektóre symptomy można by było zawsze jakoś usprawiedliwić. Bo zawsze jest jakiś stres. Zawsze. Więc zawsze możemy powiedzieć, bo to on, bo to oni, bo to ZUS na przykład. Czyli zawsze nas coś stymuluje i my jesteśmy troszeczkę takie bardziej na krawędzi krzesła i możemy powiedzieć, że to dlatego. Ale myślę, że to jest jedna jakby rzecz. A druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że my jesteśmy, niestety, ale jesteśmy pill poppers. My chcemy bardzo szybkiego rozwiązania i znowu to nie wynika wcale z tego, że nie chce nam się śledzić procesów. Znowu tak naprawdę nawiązuje to do przebodźcowania. Dlatego, że jak jesteś przebodźcowana, to po prostu nie masz przestrzeni na to, żeby się czemukolwiek przyglądać, bo jesteś w takim, bym powiedziała, survival mode, tak? Czyli po prostu w tym trybie przetrwania. Rano wstajesz, ja się śmieję sobie, że wstajemy rano i już 15 minut później już mogłybyśmy się rozsypać tak naprawdę, tak? Bo już tyle się wydarzyło. Więc jakby to raczej wynika z tego, że my nie rozumiemy swojego ciała, bo jest tego tak dużo i to jest taka jedna informacja, jedna z tych informacji, które gdy dojrzewamy, czy w ogóle rozwijamy się jako osoby, jako kobiety, nikt nas nie uczy, że to jest wartościowa informacja płynąca z ciała, więc ty po prostu generalnie nie ufasz swojemu ciału. Stąd myślisz, że jak nie ufasz swojemu ciału, to nie ufasz tej informacji, która się pojawia w postaci symptomu, bo i tak nie wiesz, co z tym zrobić, więc przy okazji pojawia się taka myśl, że okej, skoro, nie wiem, krwawię 10 dni, moja miesiączka trwa 10 dni na przykład, albo jestem wkurzona od owulacji, to znaczy, że jestem zepsuta. Czyli coś we mnie jest zepsute. No i to wydaje się takie serio, takie poważne, że na to tylko tabletkę trzeba wziąć, bo jak żeby tutaj, no dieta? Nikt absolutnie nam o tym nie mówi, że to dieta, styl życia i że to nie z tobą jest coś nie tak, tylko ze światem jest coś nie tak. Bo jak sprawdzałam sobie takie właśnie notatki o tobie, to często pojawia się też taki
nie wiem, jak to nazwać, postulat czy twierdzenie, że no, kobiety są istotami cyklicznymi. I możesz jakoś tak więcej opowiedzieć o tym, w jakich my cyklach funkcjonujemy, żeby to jakoś tak rozjaśnić? Pierwsze, co się nasuwa, no to wiadomo, w ogóle ja mam wrażenie, że natura jest cykliczna, tak? Mhm. I natura kobiet też jest cykliczna. Mhm. Raz mamy pory roku, które są cyklami, jakby nie było. My same przechodzimy przez takie cykle, bym powiedziała, od gówniary, od dziecka, tak? Potem przez nastolatkę, potem przez czas płodności, można by powiedzieć, kiedy nagle cały ten dialog hormonalny się rozwija. Oczywiście ty nie musisz tego przyjmować w kategoriach takich, że musisz mieć dzieci albo nie mieć dzieci, tak? Ale jest to generalnie ten czas płodności. Potem jest czas wygaszania i jest zupełnie inny czas, tak? I myślę, że większość z nas tego ostatniego akurat się boi, plus sam cykl menstruacyjny jest pewnym budowaniem i niszczeniem. Jak spojrzała na miesiączkę, czy w ogóle co się dzieje jakby za miesiączką, no to przez pierwszą część cyklu jest budowane endometrium, czyli wyściółka macicy, tak? Które potem w drugiej części cyklu się złuszcza. I ja to zawsze, i potem masz krwawienie. To endometrium złuszczone krwawi, tak? I najpierw ty coś budujesz, czyli to rośnie, tak? Tak jak, jakbym powiedziała, jak ten księżyc w nowiu idący do pełni, tak? On najpierw rośnie, potem w cudzysłowie twoje ciało pazurami zdrapuje tą tapetę, bo ja endometrium czasami do tapety porównuję, że to zdrapuje, czasami to boli. W związku z tym, w zależności od tego, jak grube jest endometrium, tyle siły musisz użyć, tak? Więc to może boleć. I jest złuszczanie, i jest ten, co mówił, nów, tak? Czyli ten, ja nie chcę jakby, bo to się nie porównuje, nie nakłada jedno na drugie. Tak. Ja bym powiedziała, że cykl lunarny jest tutaj bardziej metaforą w odniesieniu do cyklu menstruacyjnego. Ale jest to dobra metafora gdzieś tam, tak? I po czym znowu jesteś w tym takim kokonie, w takim zamknięciu, jakby schowaniu i to znowu rośnie. I tak w kółko Macieju, aż w pewnym momencie przechodzisz na drugą stronę w czasie menopauzy, tak? Kiedy nagle to rośnienie, bo nie masz wizualnego dowodu na to, że to się cały czas dzieje, ale na poziomie energetycznym wiele kobiet, które są gdzieś tam dostrojone, bo te energie robią się bardziej subtelne, tak? Bo nie ma już takiego głośno wrzeszczących hormonów po menopauzie, ale ten cykl trwa ponoć nadal. Do usranej śmierci, jak mówi moja mama. Więc jakby my, no możemy z tego czerpać, bo taka jest nasza natura, ale możemy to temu zaprzeczyć w tym sensie, że pozostawić to zupełnie na obrzeżach świadomości. Bo jeżeli byśmy porównały teraz świat męski z tym kobiecym, to mężczyźni absolutnie nie są cykliczni, są jednostajni. No. Nie są, ale ich cykl trwa jeden dzień. Aha. Dlatego, że u nich cały ten wzrost, bo to generalnie mówimy o pewnym wzroście i spadku, wzroście i spadku. To o ile u nas się to dzieje na przestrzeni kilku, czy tam kilkudziesięciu dni, tak, bo 28-29 dni z grubsza, to oczywiście to jest tylko pewna taka cezura, bym powiedziała, najczęściej być może spotykana, aczkolwiek nie jedyna. Tak. To u mężczyzn to się dzieje w ciągu jednego dnia. Szczyt testosteronu rano, no bo ich hormon to jest testosteron, a spadek wieczorem i następnego dnia to samo. Więc jakby to przełożyć znowu metaforycznie, bo my się świetnie adaptujemy do świata i tak dalej, to u mężczyzny wszystko w cudzysłowie musi się wydarzyć w ciągu jednego dnia, a my mamy kupę czasu. Tak, ale jednocześnie wtedy, jeżeli on tą cykliczność ma jednego dnia, to tak jak ty to w latającej szkole powiedziałaś w tym webinarze, bardzo mi się to podobało, że on wtedy bierze ten wór testosteronu z rana, idzie spotkać innych z wórami testosteronu z rana i fantastycznie im się układa, kiedy nam nie zawsze po prostu tej energii. No chyba, że akurat to by się cykl dostroił do ich worów, tak? Bo jednak jakby spojrzeć na to, tam
Te hormony mają zupełnie inny charakter, wiadomo. I my też mamy testosteron, ale mamy bardzo mało testosteronu. Mm-hmm. No chyba, że znowu jesteśmy, nie wiem, no, stosujemy odżywki specjalne, tak? Albo jesteśmy stymulowane. Często tak. się przyrównywało w takiej sytuacji nerdowskie pływaczki, które wyglądały jak faceci, tak? No bo one były zakonserwowane. Ja tak. Może być może, nie wiem, ale być może można byłoby to osiągnąć. Ale ja nawet nie wiem, czy znalazłybyśmy chętne na osiągnięcie tego celu. Nie, bo mam, ostatnio trafiła mi się klientka, która za radą ginekologa dostawała zastrzyki z testosteronu. Mhm. Więc jakby tutaj, wiesz, tu nie chodzi o to, żeby dyskutować o tym, czy to ma sens, czy nie, ale ona dała, wiesz, no nikt ciebie jakby nie trzyma związku. Nie, no oczywiście, ale Julita, ale powiedz mi, jeżeli ja nie biorę żadnych zastrzyków, to ile dni w miesiącu ja jestem w stanie dostroić się do tego worka z testosteronem? To zależy. Ja myślę, że to bardzo dużo zależy. Dlatego, że jeżeli masz na przykład... Trzeba właściwie by było powiedzieć, zacząć jakby od początku, że my mamy, mamy dwa główne hormony tak. kobiece, estradiol i progesteron. I z grubsza można powiedzieć, że jeżeli nasz cykl menstruacyjny podzielisz na dwie części, ale one nie są równymi częściami, więc to nie jest 14 i 14, choć zdarza się, to w pierwszej części przed owulacją rządzi estradiol, a w drugiej części powinien do pewnego stopnia rządzić progesteron. I teraz ja to mówię tak prześmiewczo, bo oczywiście to, co, o czym chcę jakby mówić, to jest biologia, aczkolwiek używam czasami tak pseudo-ezoterycznego języka, bo jakby pomyśleć o hormonie jako o energii, którą on może wywołać tak, w ciele, no to estradiol jest takim hormonem, który jest bardzo, bardzo stymulujący. I oczywiście to jest fajna stymulacja, przynajmniej przez większość czasu, tak? Gdzieś tam ciebie stymuluje energetycznie, podkręca ci serotoninę, więc masz o wiele lepszy nastrój niż miałaś w czasie miesiączki na przykład. Poza tym on, ja się śmieję, że on przypomina troszeczkę przyjaciółkę, której energię uwielbiasz i świetnie wam się gada, ale jak się zasiedzi, to masz ochotę ją przez okno palić. Odczujesz się przestymulowana jej energią. I na przykład jak ci się estradiol zasiedzi, w cudzysłowie, no to masz PMS-a. I na przykład ten sam hormon, tak? W pierwszej części do tej owulacji jest fajny, jesteś alright, wywiązujesz się w ogóle z deadline'ów, wszyscy cię kochają i tak dalej. I ten sam hormon troszeczkę bliżej miesiączki, bo się zasiedział, bo już go było za dużo, bo nie został jakby zrównoważony progesteronem, którego ja zawsze nazywam małym buddą, tak? Mamy, generalnie jak mamy pełne wory progesteronu, to mamy wyjechane. Jest nam okej, okay, nie? I jak ty jesteś przestymulowana estradiolem, to nagle z osoby, która była, no pewnie, na wczoraj, la la la, nie? Nagle ty nosisz t-shirt przez większość czasu, milcz jak mówisz. I wszyscy na ciebie patrzą i jesteś generalnie skoczna, taka, ale nie w sposób podekscytowany, tylko generalnie nie jest z tobą, jakby bycie z tobą nie jest fajne, nie? Kurczę, Julita, ja się zastanawiam, czy jesteś, bo ja czasem mam coś takiego, że czuję w sobie tą energię, czuję te pobudzenie, jednocześnie wiem, to jest taka chora energia, w sensie ja wiem, że ona nie płynie z dobrego źródła, a ja dalej jestem nabuzowana, dalej jadę z tematem, rozumiesz, o co chodzi? Tak. I to pewnie jest to, jak może się to zasiedziała koleżanka. Tak. Bo to jest właśnie to, że gdyby tego posłuchać, myślę, co nie znaczy, że słucham, bo oczywiście to wiedza teoretyczna nie oznacza, że praktyka za tym nadąża, tak? Ale gdyby tego słuchać regularnie, być może potrafiłybyśmy stworzyć taki model funkcjonowania w realu, który by generalnie energię szanował twoją. Zobacz, ja ostatnio się, to co mnie bardzo zainteresowało, dlatego że mam teraz bardzo dużo pracy i jestem zmęczona. Moja przyjaciółka do mnie mówi, Julita, ty jesteś swoim największym zasobem. I ja sobie od razu zobaczyłam złoże złota, które w cudzysłowie cały czas ja podkopuję, bo robię niekontrolowane wykopki, tak?
No wiadomo, że to prędzej czy później skończy, nie? Mm-hmm. A potem z czego ja będę nalewać? Więc jakby tutaj o to chodzi, że my mamy taki rodzaj, mamy możliwość dostępu do różnych energii, mm-hmm, i fajnie by było je honorować i myślę sobie, że to można by było potem przełożyć na honorowanie generalnie energii natury. A teraz zobaczę, mam takie pytanie, bo śledzę sobie Tima Ferrisa, tego od, wiesz, 4-godzinnego tygodnia pracy, tam 4-godzinne ciało i on napisał taki esej, który ja przeczytam, zanim wysłuchałam webinaru z tobą, ale on napisał coś takiego, że każdy entrepreneur tak naprawdę ma taką chorobę afektywną dwubiegunową. Nie w sensie takim diagnostycznym, że klinicznie ktoś go tak określił, ale że jakby działa na dwóch biegunach, że albo jest w manii, albo w depresji. On mówi, że on sam tak funkcjonuje i często jak ma manię, to po prostu pod tą manię podczepia aktywności, występuje, jeździ, pisze, live robi i tego typu rzeczy, a jak wchodzi w tą stronę depresji, to bardziej skupia się na Excelu, zbudowaniu jakiejś strategii, spojrzeniu, co poszło nie tak. No i ja tak sobie, i to jakoś do mnie tak trafiło, bo też są te momenty pobudzenia i dużej energii, są momenty spadku. Po webinarze z tobą, kiedy ja już wiem, co się dzieje przed owulacją, po owulacji, jak te hormony odgrywają rolę, to sobie myślę, że to się sprawdza, ale ten świat jest jakoś tam urządzony. I na przykład ja nawet ostatnio, tydzień temu byłam na konferencji w Londynie, miałam wystąpienie, które było jakoś dzień czy dwa przed miesiączką, przed okresem. Czyli ja chciałam się schować i po prostu, żeby nikt mnie nie widział i wiesz, taką miałam ochotę być sama ze sobą, wtedy byłoby nam super dobrze, ale masz obowiązki do wykonania, więc jedziesz po prostu na tą scenę. Czy ty uważasz w ogóle, że właśnie żyjemy w takim bardzo po męsku urządzonym świecie i czy wygrana jest tylko możliwa, kiedy będziemy przestrzegać tych zasad, czyli że zawsze będziemy, wiesz, gotowe i rozumiesz, o co? Tak. Po pierwsze, to, co powiedziałaś, to tylko mnie jakby utwierdziło przekonanie, że Tim Ferriss jest kobietą. To jest oficjalna wiadomość. I dobrze, że w końcu Tim Ferriss, bo nie wiem, czy jak przewertowałam sobie jego historię i w ogóle, wiesz, historię jego podcastów, to tam bardzo dużo mężczyzn było. On dopiero w pewnym momencie zaczął zapraszać do swoich wywiadów kobiety, więc no coś na rzeczy musi... Nie chciał się pogodzić ze swoją kobiecą naturą. Wiesz co, ja to mam tak, bo to nie o to chodzi do końca. My jak myślimy, tak ja sobie to tłumaczę, że jak my myślimy o tym, że im bliżej miesiączki mam ochotę się wycofać, to ty jedziesz do jaskini i zastawiasz kamlotem i po prostu co się zbliża ta faza, boże drogi, mam tyle deadline'ów, a ja muszę do tej jaskini i idziesz do tej jaskini, co jest momentalnie stresem samo w sobie, tak? Ja myślę raczej, że honorując energię, ty po prostu tworzysz poduszki powietrzne. Masz więcej, jak wiesz dobrze, że ci się tak grafik układa, że im będziesz bliżej miesiączki, będziesz potencjalnie, masz dużo do zrobienia, a znasz trochę siebie i wiesz, że będziesz zmęczona, albo że będziesz bardziej płaczliwa, albo że będziesz bardziej introwertyczna, tak? Tak naprawdę, no słuchaj, to jest tak samo jak z gwiazdką, jak znasz regularnie swój cykl, wiesz, że przychodzi regularnie, to nie ma jakby 24 grudnia ty się nie dziwisz, że znowu jest gwiazdka. Znowu prezenty, dopiero były prezenty. No przecież to można zaplanować. Tak naprawdę my tu mówimy o sytuacji, idealnej sytuacji, bym powiedziała, jeżeli swoim własnym biznesem, to ty jesteś panią własnego kalendarza. I oczywiście, my najczęściej odchodząc od korporacji, zakładając biznes, przez pierwsze lata mamy największe slavery ever, bo ty przerzucasz wszystkie reguły korporacyjne na siebie. Tak, najczęściej, bo my nie jesteśmy łagodne względem siebie tak naprawdę. Jak my mamy to, ale jak to rozpoznasz i widzisz na przykład, że jesteś o wiele lepsza na scenie, na przykład dla pewnej grupy, jesteś o wiele lepsza w pierwszej części cyklu,
bo na przykład drugiej tak naprawdę nie lubisz tych ludzi i jest ci trudno pokazywać po sobie, że jest inaczej, tak? No to będziesz inaczej ustawiała swój kalendarz. Z drugiej strony, jeżeli tak wypadnie, że ty masz to wystąpienie przed miesiącem, być może trzeba szczególnie o siebie zadbać i na przykład tego dnia, czy te dni skupiać się na tym, bo oczywiście musisz zrobić to wystąpienie najlepiej, jak możesz zrobić, tak? Ale wiesz na przykład, że potencjalnie może ci to kosztować więcej stresu, więc sobie daj coś ekstra. Nie ładuj w kalendarz wszystkiego na raz, nie? Tak, tak. Czyli daj coś ekstra. Masz na myśli na przykład taką przyjemność, która kiedyś na przykład dla mnie była zbytkiem luksusu. Czyli na przykład jak raz do roku się udałam na masaż, to już to właśnie ta gwiazdka była. Kiedy teraz praktycznie regularnie, mam koleżankę, jest refleksologiem i sobie chadzam i duża to jest przyjemność. To są takie poduszki powietrzne? Ja myślę, że tak, że to tak naprawdę ja się śmieję, że takie rzeczy powinniśmy mieć pozwolenie odgórne, żeby wpisywać w koszty. Tak. Bo to są właśnie dokarmianie siebie jako zasobu, tak? Tak. Tak. I tego jest dużo, bo oczywiście każdy ma swoją własną filozofię, ale ja też na przykład widzę, że ja o wiele lepiej pracuję, jeżeli na przykład pracuję powiedzmy w kafei jakiejś, tak? To jeżeli to jest fajne miejsce, jeżeli tam leci fajna muza, a nie radio, bo na przykład nie lubię, tak? Jeżeli jest tam super widok, świetny fotel, czyli w cudzysłowie kawiarnia, w cudzysłowie oczywiście, z górnej półki, czy ze środkowej półki, nawet jeżeli jedyne, na co mnie tam stać, to jest, wiesz, kawa i jeszcze poproszę o dolewkę wody do tego, w cudzysłowie, tak. Chodzi o to, że to ci robi, bo ty chcesz wiedzieć też i mieć poczucie, że ty tak... Inaczej, ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy ty otwierasz swój własny biznes, to otwierasz po to, żeby dać sobie jakieś wymarzone życie, a nie żeby zapłacić prąd. Większość, nawet jeżeli to też płacisz prąd, tak? Ale większość z nas raczej ma ochotę pójść do fajnej kafei i tam sobie posiedzieć i wiedzieć, że nas stać na tą kawę, niż powiedzieć, wow, ale jestem super, świetnie sobie radzę, mam 3 miesiące do przodu prąd zapłacony. Weź czym tu się ekscytować, nie? Ale coś jest też, Julita, coś jest na rzeczy z tą przyjemnością i z kobietami i z przyjemnością, bo ja często spotykam matki, które są w ogóle, wiesz co, jeszcze błądząc na SWPS-ie przeprowadziłam takie badanie na 210 kobiet, w których badałam self-silencing, takie samo uciszanie się kobiet i samo uciszanie polegające na tym, że one nie zaspokajają swoich potrzeb. W różnych płaszczyznach rozumiejąc to, nie mówiąc tego, co myślą, poświęcając się tam na rzecz wszystkich dookoła, tylko nie siebie. I potem wyszła mi istotna korelacja między tym samo uciszaniem się, a depresją, lękiem i niską samooceną. Tak. Czyli im bardziej nie zaspokajasz tych swoich potrzeb, tym bardziej jest jakby podatność na depresję, tym większe masz trudności z lękiem i tym twoja samoocena spada. A jednocześnie obracając się ciągle wśród kobiet, to jest taka rzadkość, żeby ta przyjemność przebiła się, już nawet nie mówię na pierwsze miejsce, ale na którąś ze słyszalnych pozycji, wszystko jest ważne, a one są na samym końcu. Jest coś takiego. Ja pamiętam, że kiedyś trafiłam i swego czasu nawet się śmiałam, że powinnam zacząć produkować t-shirty, bo trafiam to już na fajne napisy, które łażą za mną potem przez większość życia. Trafiłam kiedyś na taki tekst, że the lower self-care, the higher resentment. Im mniej o siebie dbasz, tym więcej masz pretensji. I to się na początku oczywiście może być osobą, na przykład, i tu nie chodzi nawet do końca o to, że my tak byłyśmy wychowywane, ale kultura generalnie oczekuje od nas, kobiet, żebyśmy były służalcze, w tym sensie takim, w sensie care, tak, bardziej opiekun, żebyśmy jeszcze się z tego maksymalnie cieszyły, nie? Fajnie jak to jest, bo to ja myślę, że to jest męka kobieca cecha tak naprawdę, że my wszystkie to mamy, tak? Oczywiście. Ale kurczę, zacznij od siebie. Tak naprawdę ja śmieję, że to jest cały czas metoda z maski tlenowej. W mojej pracy poznaję dużo dziewczyn, które dotarły do takiego momentu, kiedy są tak chore, że cały system
te, na które huchały, czyli ta ich mała, wiesz, mała, mały wszechświat, mąż, dzieci, wszystko się zawaliło, bo one nie są w stanie się tam stawić. Czyli są tak chore, tak? Więc dużo obowiązków kto inny przejmuje. Nagle się okazuje, że mama nie może odpowiedzieć na tysięczne pytanie, bo mama jest tak zmęczona, że 2 tygodnie odpoczywa, bo postanowiła pójść się wysikać, nie? I zrobiła spacer do toalety. Więc jakby tu o tym trzeba mówić, że cena jest wysoka i że nie ty lecisz tylko w dół, jak o siebie nie dbasz, tylko ten cały system, o który ty rzekomo dbasz. Mm-hmm. I że za to przyjdzie zapłacić, nie? Zastanawiam się, jaki wpływ też ma środowisko, w którym przebywamy, bo miałam też takie właśnie uderzenie, jakichś takich refleksji w mojej głowie, jak w październiku jechałam do Japonii odwiedzić moją koleżankę i jechałam sama. Mhm. I jak zostawiałam, mam dwie dziewczynki, dwie córki i zostawiałam je pod dobrą opieką, to wszystkie mamy się pytały, a co z dziećmi, a z kim one zostaną, a jak one dadzą radę, wiesz, 9 dni. I ja już miałam takie, wiesz, poczucie winy, że to może nie do końca jest dobry pomysł, ale że bardzo kocham tą moją przyjaciółkę, która tam jest, więc no nie było innej opcji. Znów jak wylądowałam tam, ta moja przyjaciółka jest neurofizjologiem i pracuje na Okinawa Institute of Science and Nature. Mhm. Więc chodziłam z nią do pracy i tam też nagrywałam rozmowy z różnymi kobietami tam pracującymi. I znów jak tam one mnie pytały, a jak u ciebie, masz dzieci? Ja mówiłam, tak, mam 2. No a na ile tu przyjechałaś? Ja mówiłam, na 9 dni. Tylko na 9 dni? Mhm. A czemu nie na miesiąc? W ogóle wiesz, z innej pozycji, bo one są naukowcami i dla nich po prostu jasną sprawą jest, że się podróżuje, jak się coś tam robi. Że zastanawiam się na przykład, na ile polskie środowisko wspiera się dalej w wypełnianiu jakiejś roli, która może już troszkę odchodzi też gdzieś. Wiesz, o co mi chodzi? Że na ile musi być jakieś takie pozwolenie innych kobiet, że to w porządku, żebyś podróżowała i wiesz, i dalej jesteś dobrą mamą. Zgadzasz się? Wiesz co, że to jest troszeczkę, bo to jest mega złożony problem. Ja nie wiem do końca, na ile to jest tylko i wyłącznie kulturowe. Ja mam wrażenie, że w ogóle w momencie, jak jesteś mamą, to jest taka rola i to mnie bardzo śmiesza, że w momencie, jak wróciłam do Polski, to, co mnie często uderzało, to, że absolutnie każdy człowiek zna się tutaj na macierzyństwie, na dziecię, co więcej, nieważne, czy ma dzieci, czy ma jakieś kwalifikacje dietetyczne, czy w ogóle jest na jakiejś takiej diecie specjalnej, zna się, co więcej, czuje wewnętrzny imperatyw, żeby się wypowiedzieć. I nie wiem, czy to jest taka po prostu nasza kultura, nie mam pojęcia. To, co ja obserwuję, że rola mamy to jest taka rola, kiedy nigdy nie jesteś dobra. Nigdy. Za chuda, za gruba, zadbana, niezadbana, z dziećmi, w sensie tak długo karmisz, nie karmisz. Zawsze są opozycje, bo to jest taka rola, nie wiem, no może tutaj jest akurat nasze kulturowe, że to jest taka rola będąca własnością narodu. Czyli po prostu każdy ma prawo ci powiedzieć, że nie jesteś okej. Okay. Nie daj Boże, masz 2 dzieci i jeszcze jesteś mega zadowolona z tego. To w ogóle zadowolenie się jakby w kanon polskich cnót za bardzo nie wpisuje. To mówię oczywiście prześmiewczo, ale rzeczywiście coś w tym jest, że mało mamy takiej. Ja myślę, że to nie tylko kobiety, w ogóle w sensie Polki, dużo kobiet z tak zwanego bloku wschodniego, dawnego, tak? Bo jak w Wielkiej Brytanii mieszkałam, to też się z tym spotkałam, że mamy takie głębokie poczucie winy, że może byśmy chciały coś dla siebie. Ciągle mamy potrzebę szukania głasków na zewnątrz, że to jest okej. Okay. Ciągle czekamy na zielone światło, a to od mamy, a to od partnera, a to od wielkiej międzynarodowej komisji, która powie, jesteś wystarczająco dobra i możesz to robić. A najgorsze, wiesz co jest jeszcze w tym wszystkim, że tak często czekamy na pozwolenie osób albo pytamy o radę osoby, których w ogóle nie powinniśmy pytać. Także ja pytam ciocię Krysię, czy ja mam otwierać biznes online, a ciocia w ogóle nie ma pojęcia, co to jest online. Tak. Rozumiesz? Albo ja pytam matkę, która wychowała 6 dzieci za komuny i ja ją pytam, czy mam iść na 3. studia i jeszcze zrobić podyplomówkę, ona
patrzy na mnie. Wiesz, o co chodzi? Że my jeszcze kierujemy to do niewłaściwych osób, po czym otrzymujemy niewłaściwe rady, więc podejmujemy niewłaściwe działania. Ale teraz właśnie, bo słuchamy się tych dookoła. Czy ja mogę wsłuchać się w siebie? Czy moje ciało może być dla mnie drogowskazem? Myślę, że i tak, i nie. Dlatego, że ja się z tego tutaj śmieję oczywiście, bo moje ciało często mi podpowiada, że ma deficyt pawełków. Czy ja mam sobie iść pawełki i najeść? No pewnie, to jest to. Ewidentnie mam deficiency, tak? Jakby są sygnały i sygnały, nie? Ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę to, czego nam brakuje w podejmowaniu decyzji jakikolwiek, to tego właśnie, że ja też to rozumiem jakby, bo w momencie, kiedy my podejmujemy decyzję, my jesteśmy najczęściej i tak przebodźcowane. Zobacz, jaki mamy dostęp do informacji dzisiaj. Informacja jest na wyciągnięcie palców. Ja się z tym śmieję, że dziewczyny, które trafiają gdzieś na moje kursy, to są dziewczyny, które są w trzech innych grupach, które patrzą na ten problem zupełnie z innej strony, tak? Czyli na przykład, nie wiem, archetypy, coś zupełnie z innej bajki i one są w tych grupach, mają wrażenie, że jak spojrzą na jakiś problem, niech to będą na przykład, nie wiem, nieregularne miesiączki, tak? Z każdej możliwej strony, że one złapią prawdę. Ja mam z kolei takie uczucie, że z prawdą to się siedzi. Rozumiesz? Siedzisz i ona musi się w cudzysłowie urodzić, czyli robisz ten mały kawałek, na przykład, nie wiem, łapiesz jakiegoś słowy przewodnika, ktoś ci objaśnia, powiedzmy, ja oceny biologicznej na przykład, tak? I ty, to nie są quick fixes. Nie jest coś takiego, że ty na przykład, nie wiem, spotkasz się, idziesz na spotkanie i tak naprawdę całą sobą oczekujesz, że ci powiem o 11 każdego dnia zjedz brokuła i będzie już okej, okay, tak? A najczęściej na coś takiego czekamy, więc w związku z tym my też szukamy sygnałów z ciała, które będą jednoznaczne. A to nie jest tak, jak czasami są w tych wszystkich ezoterycznych grupach, znaczy teraz użyłam, nie chodzi do końca o ezoteryczne grupy, ale mamy pokusę, żeby ból w lewym łokciu oznaczał niewypowiedziane marzenia na przykład, tak? Rozumiesz, tak, że tak. Oj, ale mam marzenia niewypowiedziane, chyba je wypowiem, nie? To mi minie. Tak, tak. A to są niespecyficzne symptomy, tak? I tak samo jest z ciałem. W momencie, kiedy ty, nie wiem, siedzisz sobie sama z sobą i podejmujesz dużą jakąś decyzję, a cię skręca w żołądku, to niekoniecznie oznacza, że ty nie masz iść w tą stronę, bo ci, że tak powiem, trzewia do ciebie gadają, tak? Tylko, że na przykład to generuje taki stres z jakiegoś powodu, że ty nie jesteś w stanie się z tym zmierzyć. A nie, że ojejku, mnie tak bolał brzuch, powinnam była tego, nie wiem, nie brać tego kredytu. Wiesz, tutaj w przypadku kredytu to może powinniśmy brzucha słuchać. No tak, bo wiesz co, bo też sobie myślę, na tym SWPS-ie miałam panią profesor Drat-Ruszczak, która mówiła nam trochę o tym, że jak boli właśnie ciebie głowa, to zanim jeszcze sięgniesz po tą paczkę apapu, to się troszkę zastanów, co ta głowa chce ci powiedzieć. Tak. Właśnie, że może to są jakieś niewypowiedziane emocje. Ja pamiętam, kiedyś odebrałam bliską osobę z dworca, akurat zaraz po tym wykładzie, jedziemy samochodem i ona do mnie mówi, że tak strasznie ją boli głowa, a ja mówię do niej, wiesz, właśnie słyszałam 2 dni temu, że ból głowy to mogą być niewypowiedziane jakieś emocje. A ona do mnie mówi, tak? Nie, no ja nie sądzę. A ja mówię, ale jak co tam się działo w tym ostatnich dniach u ciebie? I ona mówi, wiesz, zadzwonił do mnie tam kuzyn, okazuje się, że ma jakąś narość mózgu, będą dalsze badania. No i wiesz, i mamy ten ból głowy. Znów ja na przykład, nie wiem na ile to jest ezoteryczne, na ile jakieś intuicyjne, a na ile w ogóle, nie wiem, nie mające związku z rzeczywistością, ale często na przykład jak sobie zamknę oczy i puszczę przez siebie 2 decyzje, w sensie myślę sobie, idę w prawo, nie wiem, idę w lewo, robię to, robię tamto. To na przykład są takie sytuacje, w których ciało moje się spina i po prostu ja wiem, Boże, ja nie chcę tego w ogóle zrobić. Nie jest to elementem lęku czy jakiegoś wyzwania, którego ja nie chcę podjąć, tylko bardziej nie ma przepływu jakiejś zgody. Czasem puszczam sobie nawet wypuszczenie produktu.
I puszczam sobie i po prostu czuję, jak mi się ciało, jak mi stoi, jejku, tak, to ma po prostu wyjść, rozumiesz? I czasem to jest w ogóle nawet sprzeczne z jakąś logiką i może lepiej by było nawet ekonomicznie zrobić coś innego, ale jakoś idzie tak, rozumiesz? I jakieś takie zaufanie. I to też się, powiem ci, u mnie na przykład to z wiekiem się rozwija. W sensie łatwiej mi rozczytać, odczytać. Nie wiem, na ile to jest wszystko. To, że znasz samą siebie już teraz, nie? Że jakby troszeczkę, nie chodzi o to, że my mega siebie znamy, ale że jesteśmy ze sobą już tak długo i się pojawia zaufanie, tak? Bo ty nagle widzisz, że dany objaw pojawiał się w kilku sytuacjach w przeszłości i wyciągasz z tego pewną prawdę o sobie, nie? To, co ja próbowałam powiedzieć, to to, że to nie jest tak, jak my często czytamy w różnych książkach, że jak cię boli w tym miejscu, to to jest to. Bo nie wiem, na jakiej podstawie powstają te książki. Nie wiem, czy to było w ogóle jakieś robienie, wyciąganie średnich czy coś. W każdym razie to może być, nawet jeżeli to jest prawda dla tysiąca ludzi, to nie musi być prawda dla ciebie. Po prostu ty masz zupełnie inną historię. I o ile ja uważam, że ciału należy ufać, przede wszystkim trzeba z nim posiedzieć trochę. Czyli właśnie, jak ci, no nie wiem, pewnego dnia przeczytasz o tych niewypowiedzianych emocjach, to będziesz może miała tendencję do tego, żeby robić taki spiritual bypassing, czyli taki skrót, tak, duchowy. Ojejku, nie wypowiedziałam emocji, nie? A to wcale w twoim przypadku nie musi być to, nie? Tak. Że wiesz, słuchać, ale no właśnie, widzisz, ja często też powtarzam o oswajaniu hormonów. I ten czasownik, oczywiście tekst powstał od tak, w sensie padło mi do głowy, ale im częściej myślę o tym czasowniku, tym częściej widzę, że to jest takie w sobie podchodzenie do narobistego konia. Trzeba dużo uważności, trzeba dużo cierpliwości, trzeba czasu i w cudzysłowie może jednego dnia podejdziesz bliżej i pozwoli ci posiedzieć, po czym cię kopnie w tyłek, tak? I to nie znaczy, że ten koń trzeba go olać. Tylko być może potrzebujesz więcej czasu, żeby dotrzeć do czegoś, nie? Bo to oswojenie tych hormonów da mi lepsze zrozumienie mnie samej, czy pozwoli mi lepiej zaspokoić moje potrzeby? Jedno i drugie. Bo jeżeli sobie uświadomimy, i to nie jest mój wymysł, tylko jest taka dyscyplina, psychoneuroimmunologia, że układ hormonalny, układ nerwowy i układ odpornościowy idą ze sobą ręka w rękę, to oznacza, że jak ty się zaopiekujesz którymkolwiek z nich, to pociągnie to w jakimś przynajmniej aspekcie, w jakiejś części, zaopiekowanie się pozostałymi, tak? Pamiętaj o tym, że ja pracuję ze specyficzną grupą, tak? Pracuję bardzo dużo z dziewczynami z zaburzeniami cyklu, z niepłodnością, ale też z chorobami z autoagresji, czyli Hashimoto, nie Hashimoto i tak dalej. I bardzo mocno widać, czy w badaniach takich klinicznych, czy w testach, które one robią u lekarza, to co można zbadać, że pewne rzeczy się, że jakby ten układ odpornościowy jest bardzo często, znaczy, że on jest powiązany z układem nerwowym i hormonalnym. Czyli tak naprawdę jakbyś się zaopiekowała, załóżmy, hormonami, jest szansa, że ty że zaopiekujesz się całym swoim światem, tak? Biologicznym, bo już w cudzysłowie niewiele zostanie. Jak oswoisz hormony i oswoisz układ nerwowy, na ile to jest możliwe i ukoisz jakby układ odpornościowy, no to już masz tyle rzeczy posprzątanych, że... A jaka jest twoja definicja oswojenia tych hormonów, że ja rozpoznaję w ogóle, co się ze mną dzieje? Czy na przykład tak rozpoznaję, że teraz mam taki etap, więc na przykład skakuję pod koc i pozwalam sobie pół dnia przeleżeć pod kocem? Albo teraz mam tak to rozumiesz? Do pewnego stopnia tak, tylko tu bardziej chodzi o coś takiego, bo to każda z nas ma możliwość stworzenia szeregu takich praktyk, takich rytuałów, mikrorytuałów, które pozwalałyby w ciągu dnia, gdy mamy dzieci, gdy mamy pracę, takie spotkanie z sobą, co momentalnie daje ci sygnał, że okej, opiekuję się sobą, tak? Czyli, że też jesteś dla siebie ważna, bo jeżeli ty cały czas latasz, pracujesz, odbierasz dzieci, zaprowadzasz zakupy, lala, i nie masz tego momentu pod tytułem
no dobra, no osiędbanie to osiędbanie, wyjdę na spacer, tak? I będę oddychać głęboko, licząc kroki. Mm-hmm. I tak psa wyprowadzasz, i tak psa wyprowadzasz. Możesz wyprowadzać psa i mieć telefon kolejny, tak? I być dalej w tym takim business, albo możesz powiedzieć, okej, tak naprawdę to jest to, że ktoś coś chce ode mnie, no to to nie jest moja sprawa koniec końców, tak? To jest sprawa tej osoby, więc ja mogłabym teraz, przez te 15 minut, kiedy mój pies musi się wysikać, mogłabym zajmować się tylko swoją sprawą. Mm-hmm. I takich mamy rzeczy, mamy dużo, znaczy mamy możliwości dużo, mm-hmm. ale pod warunkiem, że ty się nie przełączysz na tę taką złudne przekonanie, że jak trochę zrobisz więcej, to jutro będziesz miała mniej roboty. Że wiemy, że tak nie jest, nie? To się nie kończy. To jest nigdy nie kończy, to się to-do list i w pewnym momencie ty musisz być okej, sklep zamknięty. Co pani robi? A teraz siedzę sobie tyłkiem, nie wiem, w ciepłej kąpieli. Tak. Nie mieć poczucia z tego powodu, więc jakby o to chodzi, o to, żeby się spotykać sama z sobą w momencie, kiedy gotujemy gar zupy konkretnej, tak, jakiejś, że zamiast na autopilocie mówić nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu i nie wiem, zupkę chińską popychać delicjami na przykład, to ty mówisz sobie, okej, 15 minut robię sobie fajne jedzenie i robisz sobie jakieś jedzenie, które tak naprawdę pozwoli ci przez najbliższe 3 godziny znowu efektywnie pracować, bo ci nie poleci cukier na łeb, na szyję, nie będziesz się trzęsła, nie będziesz czuła narastającej irytacji. Pamiętajmy o tym, że estradiol i progesteron mają bardzo duży wpływ na produkcję neuroprzekaźników, czyli tego, jak ty w ogóle, jak będziesz postrzegać świat. Cukier ma, glukoza ma olbrzymi wpływ na to, jak będziesz postrzegać świat, tak? Kiedy jesteśmy głodne i mamy bardzo, nawet nie musimy czuć głodu, tylko po prostu mamy niski cukier, jesteśmy bardziej agresywne. O wiele trudniej nam łączyć, wiesz, o wiele trudniej o networking jakikolwiek, tak? Gdy ty nie masz takiej podstawowej ludzkiej życzliwości, a prawda jest taka, że ty po prostu rano wyskoczyłaś, najadłaś się owsianki z owocami, wypiłaś hektolitry kawy, nie masz żadnego białka, żadnego sensownego tłuszczu i poleciał ci cukier. Wszyscy mówią, co za wredna baba, więcej do niej nie pójdę. I proste rzeczy często, nie? I tak naprawdę to jest oswajanie hormonów, że ty rozpoznajesz. Najpierw wydaje mi się, że warto rozpoznać, co niesiesz w sobie, tak? Bo wiadomo, wszystkie zaburzenia, w uproszczeniu znowu, powstają na skrzyżowaniu dwóch rzeczy, twoich predyspozycji genetycznych, czyli to, co u twoich przodków piszczy w prawie. I to wiemy często, wiemy, na co babcie chorowały, dziadkowie, co tam się działo. Oczywiście, ty nie musisz mieć tych chorób, ale potencjalnie znak zapytania można sobie postawić, tak? Czyli na zasadzie takie, okej, ciekawe, czy coś się tutaj wiąże. I skrzyżowanie tych predyspozycji genetycznych z otaczającym ciebie środowiskiem. Na środowisko składa ci się jedzenie, spanie, poziom stresu, poziom toksyn, to jak myślisz o sobie, tak? Dużo rzeczy. I nagle się okazuje, że im więcej jest takich właśnie bodźców, bo ja tu celowo używam słowa przebodźcowanie, bo generalnie ja mam wrażenie, że wszystko, co nas otacza, jest swoistym sygnałem, a my jesteśmy taką membraną, tak? I im więcej masz sygnałów takich, bym powiedziała, gwałtownych, takich przemocowych, typu, nie wiem, dużo cukru, mało snu, faje, kupa stresu, pigułka antykoncepcyjna przez kupę lat, tak? Niedobory jakichś tam składników odżywczych, to tak jakby ktoś, to tolerancja twoja na sygnał spada. Czyli ja sobie wyobrażam, że jesteś wielkim bębnem, który ciągle coś wali i wszystko wali. To, że na siódmą musisz zdążyć dziecko do szkoły zawieźć, a nie wiem, nie możecie znaleźć jej ulubionych skarpetek. To jest de facto początek, bym powiedziała, dnia do dupy, tak? Tak to się zaczyna. Oczywiście. Ja czuję taką różnicę, bo ja czasem wożę dzieci, czasem mój mąż. W tygodniu mamy podzielone poranki. To jak ja już dojeżdżam po tych rajstopach, skarpetach i ja nie chcę tej gumki i ja jednak nie zjem tej owsianki. Jak odwożę je do tych szkół i wchodzę do pracy, to już jest dla mnie finish, już ja mogłam zakończyć dzień. Jeżeli mój mąż się zajmuje skarpety, a ja mówię have a lovely day, bye bye,
to ja wjeżdżam do pracy i ja mogę po prostu góry przenosić. I jesteś królowa życia. Ja mam z kolei taką przyjaciółkę, która, i ja tego kompletnie nie kumałam, aż moja córka poszła do szkoły. Ona powiedziała do mnie, wiesz co, mówi, ja ci, zobaczysz, nie ma co się stresować, ale dam ci tylko jedną radę. Pamiętaj, że najważniejsze jest dobrze dzień zacząć. Czyli ona wstaje wcześniej, ona jest ranny ptaszek, więc wstaje tam koło 5 na przykład. I ona wie, że ten początek dnia, ona ma plan pod tytułem, ok, jeśli nie te, w cudzysłowie, jeśli nie te skarpetki, to te i wie, gdzie one są. Czyli ona sobie robi po prostu ścieżkę do zwycięstwa i oni idą potem do szkoły i ona jest w stanie z nimi pitu opowiadać i wszyscy są super happy i są super tacy otwarci na siebie, bo nie zdążyła sobie założyć, wiesz, takiej pętli na szyję, bo nie mogła tych durnych skarpetek znaleźć. Nie? Tak. I tak zestresowała, że potem jak w cudzysłowie ma spotkanie z klientem, nawet ona powinna już pojechać do sanatorium. Mm-hmm. O tej godzinie 9 my wszystkie powinniśmy do sanatorium jechać po prostu, bo się już zaczęło, nie? I potem mówią, że pani Krysia w księgowości jest niemiła, pani Krysia ma dwoje dzieci, które zdążyły jej dzień załatwić. W cudzysłowie, bo oczywiście... Nie, no oczywiście. ...przygotować. Oczywiście, ja to w ogóle totalnie rozumiem. Ja pamiętam, jak kiedyś też walczyłam z rajstopami przed przedszkolem jeszcze i zadzwoniła i rozmawiałam z koleżanką, która się wybierała na medytację do ashramu i pamiętam, że jej powiedziałam coś takiego, medytacja do ashramu? Pomyślałam sobie, kuźwa, załóż jej te zielone rajstopy i wiesz, i nie wyprowadź się zrównoważenie i nie musisz do ashramu. Dokładnie. Wiesz co, ja ci powiem tak, że właściwie powinniśmy, zanim zapiszemy się na medytację do ashramu, zapytać przedstawicieli tego towarzystwa, jak będę sobie z tymi rajstopami radziła po pobycie u nich i dopiero wtedy zapłacić za to, bo jak że nic się tutaj nie zmieni, to nie warto jechać, to jest fałszywy produkt. Tak. Tak, a jednocześnie ja dużo słucham Tary Brach i ona bardzo dużo doradza befriend and be attent, jaka jest intencja, co jest najważniejsze w tym momencie, więc jak te rajstopy wchodzą na scenę, no to myślę, co jest najważniejsze w tym momencie, no że te nasze connection z tymi, i ja się staram, ale to też musisz mieć pełny bak, żeby być befriend and be attent, bo inaczej jesteś be enemy i far away po prostu. Dokładnie. Nie? A ten bak znów to jest ta... To jest ten masaż i ta kawa w tym fajnym miejscu. Tak? Kurczę, oczywiście. To jest to, o co cały czas chodzi, że ktoś mówi, o, tej się w głowie przewala, przecież mogłaby sobie kawę sama zaparzyć, tak? No. Ale to nie o to chodzi, bo jak ja sobie pójdę w cudzysłowie na taki masaż, na to, że ktoś o mnie troszkę się zaproszy, owszem, ja za to zapłacę, ale ktoś za to, jakby koło mnie trochę pochodzi, tak. To ja sobie, wiesz, po prostu spuszczam tą agresję gdzieś tam, ładuje się trochę i mam takie poczucie, że znowu jest to connection, tak? Bo za te moje pieniądze, w cudzysłowie, kupiłam coś, dałam komuś innemu zarobić. W międzyczasie była miła wymiana, tak? Skąd ta kawa, la, bo jakby to jest wliczone w koszta, nie? I ty wiesz, że ta energia płynie, w cudzysłowie, za pomocą twojej kasy. I jednocześnie ty tak samo, jak ty jesteś takim dostarczycielem czegoś, jako właściciel swojego biznesu, tak? No ty też tą energię puszczasz. Tak. Ktoś będzie czuł się fantastycznie, w cudzysłowie, płacąc tobie za to, że ktoś wreszcie pochylił się nad tym bólem głowy na przykład. No tak. A powiedz, Julita, czy ja wiem, że to może będzie zbyt generalne pytanie, ale czy są jakieś takie właśnie takie sygnały, które mogą mi dać do myślenia, że na przykład ktoś po naszej rozmowie dzisiaj wysłuchanej pomyśli, kurczę, zapaliła mi się lampka, muszę coś sprawdzić. Czy wszystko jest okej, wiesz? To zależy w jakiej dziedzinie, bo jeżeli pytasz na przykład o... Ja bym powiedziała tak, większość moich klientek, większość dziewcząt, z którymi pracuję, mogłaby w totalnym uproszczeniu, mogłaby należeć do obozu pod tytułem PMS od, nie wiem, powiedzmy prawie 10 dni na przykład, czyli dosyć długo, zmiany nastrojów, bolesne miesiączki
i na przykład, nie wiem, obfite krwawienia, tak? Czyli ból i kurwica w jednym. Na przykład. Mocny koktajl. Tak, mocny koktajl i coraz więcej dziewczyn to ma. Tak? Oczywiście czasami masz szczęście, są tylko 3 dni, ale to nawet 3 dni to nie jest jakby normalne, w tym sensie, że w Polsce często, w polskim jest często zamiennie powszechne i normalne, tak? To, że coś jest powszechne, nie znaczy, że jest normalne, bo my wcale nie musimy się tak zmagać. Ale trzeba pamiętać o tym, że coraz więcej kobiet z takimi rzeczami ma gdzieś tam jazdę, i są to jakby te okresy się wydłużają. No co oznacza, że wiesz, że ty jesteś fajną dziewczyną, którą jesteś tak naprawdę przez tylko, nie wiem, 2/3 góra twojego cyklu, a 1/3, i tu już nie chodzi naprawdę o resztę populacji, o ludzkość jako taką, która nie może z tobą wytrzymać, tylko ty nie możesz ze sobą wytrzymać. Tu o to chodzi. Ja bym się nad tym pochyliła przede wszystkim, tak? Tak naprawdę uważam, że nasza miesiączka, czy w ogóle cykl menstruacyjny jest takim, jest możliwością, zanim zareagują różne sejsmografy, czyli różne testy, może nam powiedzieć już co nieco, tak? Bo jak jest dużo krwi i jest obfita i boli, no to wiadomo, że masz więcej estradiolu niż progesteronu. Czyli masz tak zwaną dominację estrogenu. No i jakby na tym trzeba się pochylić i w tą stronę szukać. Tak? A jeżeli nie byłoby żadnych zaburzeń, w sensie nie mam takich oznak, ale na przykład miałeś takie porady, że jeżeli się zbliżam do miesiączki, to właśnie, nie wiem, pobądź bardziej ze sobą, zrób sobie ciepłej herbaty, nie wiem, weź dobrą książkę. Jak będzie w stronę owulacji? Może to jest czas, kiedy zadzwoń i powiedz, kurczę, mam do sprzedania zajebisty kurs. Jest coś takiego? Jest do pewnego stopnia, dlatego że estradiol, tak jak mówię, jest stymulującym hormonem i on stymuluje w momencie, kiedy jesteśmy w tej pierwszej części cyklu, potencjalnie, czyli nas bardziej elokwentnymi, bardziej takimi, bym powiedziała, zdolnymi, żeby werbalizować to, co nam w głowie siedzi, tak? To jest też taki hormon, który bardzo stawia na, znaczy stawia, pozwala nam wywiązywać się z deadline'ów gdzieś tam, tak? Czy potrafimy się lepiej skupić, powiedzmy. I wiadomo, że potencjalnie można by powiedzieć, że w pierwszej części cyklu możesz robić takie bardziej, więcej takiej aktywności wymagającej zamaszystości. Czyli na przykład, nie wiem, networking, warsztaty, coś, bo ty jesteś wtedy taka właśnie, nie? Ale z drugiej strony, pod warunkiem tylko, że ty się na tyle przyjrzałaś troszeczkę sobie, bo oczywiście to jest pewna cecha, na to jeszcze się nakłada ten parasol twoich takich osobowościowych cech, tak? Są dziewczyny, które są generalnie petardy do końca. Nie? Przy czym czasami wszyscy są takimi petardami, że nie są same w stanie siebie znieść, na przykład, nie? Bo jest tego tak dużo, te natłoku myśli. Estradiol ma to do siebie, że taki jest. I co z tego na przykład, że powiedziałybyśmy dziewczynom, w pierwszej części w pierwszej części broku z południowej strony, a w drugiej części broku z północnej, tak? Kiedy ty nie masz w ogóle żadnego związku i ty jesteś tak przebodźcowana, że ciebie po prostu taka rada nic tylko kurzy. Nie? Więc jakby tutaj znowu trzeba brać pod uwagę, że niestety tu nie ma quick fix. Jest... Ale zobacz, Julita, no to jeżeli u mnie jest więcej tego estradiolu, te myśli po prostu, wiesz, krążą i ja czuję, że jestem petarda, ale już czuję też tak, jak mówiliśmy wcześniej, że to jest jakaś chora energia, że to już nie jest dobrego źródła. To co ja mam robić? Nastawiać gar soczewicy? Ja bym ci powiedziała, ja tutaj śmieję się, ale ja bym ci powiedziała, wpierdzielaj brokuły. A jednak te brokuły. Aha. Brokuły, kalafiory, warzywa kapustne. Aha. Dlatego, że one mają substancje, które raz, po pierwsze mają błonnik, tak? Więc jakby każdy błonnik potencjalnie mógłby tutaj zadziałać, ale one mają też taką substancję, która się nazywa sulforafan. Jest to
jakby jest to przebadana dobrze substancja, która pozwala nam lepiej filtrować estradiol. Pamiętaj o tym, że właśnie, że to są zarąbiste hormony, estradiol i progesteron, to nie są jakieś, wiesz, demony, których trzeba się pozbyć, ale one, jak wszystko w naszym ciele, potrzebują bycia w równowadze. My całe potrzebujemy bycia w równowadze. I jak ciągnie jedna strona za bardzo, no to wiadomo, że druga jest upośledzona. Jakby najprościej mówiąc, to ja bym powiedziała tak, wpierdzielaj brokuły w drugiej części cyklu. Aczkolwiek to nie jest wszystko, tak? Bo wiadomo, że będzie o wiele trudniej tobie pozbyć się estradiolu, gdy na przykład masz tendencję do zatwardzeń. No bo wiadomo, jest jedyna droga na zewnątrz, tak? I ona jest zablokowana i nasze jelito tak działa, że jak coś tam wjedzie i za długo stoi, nie ma ruchów robaczkowych, nie przemieszcza się, no to się wymania z powrotem. Więc masz estradiol nie tylko z dzisiejszego dnia, tylko masz jeszcze wczorajszy, przedwczorajszy, w zależności od twojej regularności chodzenia. Tak? Estradiol usuwają bakterie, czyli jak masz niesprzyjającą florę jelitową, bo na przykład, znowu uproszczenie, to jest pewien stereotyp, ale załóż, rodzisz się przez cesarkę, potem nie jesteś karmiona piersią, a potem jeszcze się okazuje, że twoja mama jest pediatrą i wychowałaś się w Polsce lat 70., kiedy antybiotyki przypisywano na wiele, wiele rzeczy, jak miałaś pH, no to twoja flora jelitowa potencjalnie może mieć problemy z określeniem się po czyjejś stronie i nie usuwać tego estradiolu optymalnie, tak? Możesz mieć problemy z witaminą B12, która jest potrzebna do usuwania estradiolu. Więc jakby to są takie troszkę tu, troszkę tam. Czyli te brokuły mamy w tej części, drugiej części cyklu, a w tej pierwszej co jemy? W tej pierwszej części cyklu, tak ja się śmieję, bo my musimy brokuły jeść codziennie, cudzysłowie. Dlatego, że to oczywiście jest, wiesz, szyderka, ale coś w tym jest, dlatego, że my jesteśmy estradiolem, estrogenami, jesteśmy przebodźcowane. Oprócz tego, że mamy tendencję, oprócz tego, że jako kobiety produkujemy estradiol, to w naszym środowisku, które nas otacza, jest masa substancji, które się noszą nazwę xenoestrogens, czyli estrogeny pochodzenia zewnętrznego. Coś, co nie jest estrogenem, ale nasze ciało pasuje strasznie do tej dziurki od klucza, tak? Tak. I nasze ciało mówi, o, znowu estrogen i reaguje na nie. Mhm. Więc brokuły, kapustę w ogóle powinny być w naszej diecie bardzo regularnie. Bardzo, bardzo regularnie. Bo ty, o ile my lubimy estradiol i go potrzebujemy wszystkie po menopauzie, podejrzewam, że będziemy za nim tęsknić, o tyle każdy hormon, który wykonał swoją pracę, jest już toksyną. On ma wylecieć południowym końcem. Wykonał robotę, won, tak? A one w nos, non-stop krążą. Non-stop krążą i nas stymulują i potem się okazuje, kładziesz się spać i mówisz sobie, jejku, kolejny dzień, kiedy to uświadomiłam sobie, że jednak nie jestem miłą osobą. I wiesz, a po co nam takie momenty, kiedy nam tak z widzenia lecą z piedestału, nie? A tak się starałam. Tak. Więc tu cały czas o to chodzi, żeby znaleźć na siebie metodę, ale żeby znaleźć na siebie metodę, najpierw trzeba powęszyć. Nie ma czegoś takiego, że dla każdego broku, w cudzysłowie, nie ma jednej diety dla wszystkich. Jest takie wodzenie się, jest kompromis, jest takie poszukanie tego, co działa najlepiej, co tak. Możesz mieć najbardziej regularnie, takie rzeczy, stworzenie całego takiego, jakbym powiedziała, arsenału kroczków, tak. Który jest go-to, kiedy wszystko się wali i kiedy masz dosłownie 3 minuty, tak? I jest za późno na to, żeby podejmować racjonalną decyzję, bo ty już jesteś w drodze po Pawełka, tak. Nie? Bo po co my sięgamy po tego Pawełka w cysłowie? Żeby stłumić wszystko, żeby się zagłuszyć, żeby nie czuć. Bo jest za dużo, nie? Kurczę, to w ogóle niesamowite, w ogóle dobrze, że o tym powiedziałyśmy, bo
Bo te mini rytuały rozwiązują problemy codzienności, bo takimi grubymi rytuałami, ja nazywam to w ogóle trójkątem mojej mocy, że taki trójkąt, który daje mi moc, to jest medytacja i to dużo właśnie starą brak. Bardzo dużo daje mi też taki jogging i niekoniecznie w sensie takim, że ja zrzucam jakieś kilogramy, ale po prostu przewietrzam głowę. I trzecią rzeczą ja lubię, tak jak jest pokarm dla właśnie dla żołądka, tak jest też pokarm dla mojego umysłu i coś, co mnie tak, wiesz, tak dobrze dokarmi też w jakiś sposób, to też jest dla mnie. I to są takie rytuały, które ja mogę zrobić, bo ja 5 minut sobie guided meditation mogę strzelić wieczorem, wiesz, o co chodzi, nie? I to, a są też takie grube rytuały, które mnie właśnie resetują albo no, dokarmiają na dłużej, tak jak na przykład pobyt w tej Japonii 9 dni. Matko, ja po prostu na nowo się odrodziłam w tej Azji, już pomijając fakt tego, jacy oni są grzeczni, uprzejmi i jak w ogóle, jak tam miło było, ale więc można sobie przygotować listę czegoś takiego, co jest no, takie szybkie do wzięcia, bo dzisiaj potrzebuję i to będzie kąpiel przy świecach, relaksująca muzyka, prawda, czy coś takiego i może być coś większego, żeby się w tym wszystkim nie zagonić. Dokładnie, tylko że w jednym i w drugim musisz najpierw zacząć od rozpoznania i oddania sobie pozwolenia. Że ty możesz, że tobie wolno. I paradoksalnie ja czasami sobie myślę, że ja się śmieję czasami, że dziewczyny, z którymi pracuję, one, wiele osób, one by wiedziały, co mają robić i beze mnie. Ale potrzebują raz czasami kogoś, kto ich trochę przytuli, a raz kogoś, kto je po prostu w tyłek kopnie, tak? Że kogoś, kto tak naprawdę da pozwolenie albo nakaże. I choroba jest czymś takim, czy w ogóle jakiś problem taki, często z nastrojem, wywołany na przykład zaburzeniami hormonalnymi, jest też takim punktem, może być takim punktem, nie? Że ty... Twoje ciało wybrało sposób, na który ty masz zgodę, bo jak jesteś chora i lekarz ci każe odpoczywać, bo sobie sama nie umiałaś tego dać. I nikt wtedy ci nie zarzuci, że jesteś leniwa. Dokładnie. Przede wszystkim ty sobie tego nie zarzucisz, bo jakby się zastanowić, to, to mało jest takich osób. Ja może mało spotkałam, ale mam wrażenie, że mało jest osób, które nam takie rzeczy zarzucają. To jest jakaś nasza piosenka wewnętrzna. To my sobie mówimy. Języka, którego używamy względem siebie w ogóle, takiego okrucieństwa, w życiu nikomu byśmy nie dały, nie? Tylko, że to jest akceptowalne stanąć przed lustrem i powiedzieć, jaka gruba dupa ze mnie, tak? I mówić to sobie przez 15 lat, nie? Więc jakby no w pewnym momencie gdzieś to się kumuluje. W pewnym momencie ciało uwierzy, nie? Że tak jest. Dokładnie. Odparowanie i zgoda na to wszystko, na to, żeby się sobą opiekować, po to właśnie, paradoksalnie właściwie dlatego, żeby nie wylądować z ręką w nocniku. I to jest właśnie śmieszne, że większość osób, nie mam jakby nic złego na myśli, żadna z nas tak naprawdę nie chce zamienić się we własną matkę. Nie chciałybyśmy, tu nie chodzi tylko wizualnie, chodzi o pewien rodzaj losu, tak? No, jaki on by był, nam się zawsze wydaje w życiu. O czym właśnie przez to, że nie dbamy o siebie, koniec końców ta matka wyziera za każdym razem, kiedy staniemy przed lustrem, nie? Jesteś, kurde felek, jak to możliwe? A to tak naprawdę, ja tu mówię o pewnej metaforze, bo my mamy oczywiście geny, jesteśmy podobne do mam i tak dalej, ale o tym takim kobiecym zmęczeniu, zajechaniu, zgorzknieniu, wiesz, nas w przeciwieństwie może do naszych mam stać na jakiś botoks i możemy sobie kąciki ust czasami podnieść, tak? No ale ćmiejących oczu nie zrobisz w ten sposób, nie? No nie, absolutnie. Zastanawiam się też jeszcze za tym wszystkim, co powiedziałaś, na ile też stoi takie zasługiwanie na miłość i wieczne udowadnianie, że jestem wystarczająco dobra, że spójrz, ogarnęłam milion rzeczy i tą trójkę dzieci i pracuję na 5 etatach, jestem wystarczająco dobra, to jest moment, w którym możesz zacząć mnie kochać. Tak.
No. Przy czym, ja się zawsze śmieję, że najczęściej to jest moment, kiedy jeżeli ty uważasz, że najpierw musisz te wszystkie rzeczy zrobić, żeby w cudzysłowie ten ktoś zaczął ciebie kochać, to już momentalnie dyskwalifikuje tą osobę jako godną twojej miłości, nie? Albo dyskwalifikuje tą historię, którą nosisz w sobie, którą ktoś ci opowiedział, bo ja parę tygodni temu pracowałam z kobietą, która właśnie awansowała na kolejne stanowiska, zarabiała coraz większe pieniądze, po czym jakby efektem końcowym to wcale nie chodziło o te pieniądze, tylko o pewien dowód, który ona przynosiła ojcu, który od zawsze jej powtarzał jakieś rzeczy, że ty sobie beze mnie nie położysz dwie lewe ręce, a ty sobie nie poradzisz, a ty jesteś taka, a jak dostawała piątkę, to czemu nie szóstkę, a jak zdawała olimpiadę, to fu, co ta olimpiada, nie jeden podchodzi do olimpiady, że wiesz, że ta historia, jakby ten schemat z dzieciństwa się cały czas uruchamiał, a te dowody, które ona przynosiła tak do koszyczka, no to to były te, które mogła zebrać, no że właśnie awansowała, że a historia jakby nie miała końca, bo nigdy, no to jak nie ta olimpiada, to tak samo z tymi pieniędzmi, ona weszła w ten sam schemat, tylko teraz z partnerem zamiast z ojcem, rozumiesz? Mamy, każda ma z nas takie wzorce nierozpoznane i ja się śmieję, że dużo naszych właśnie, nie tylko, znaczy śmieję, nie tylko choroby, nie tylko sposoby jedzenia, nie tylko nasz sposób radzenia sobie ze stresem, tak? To jest tak naprawdę próba niepodchodzenia do tego jeża. Bo my nie chcemy tego wzorca zobaczyć bardzo często. My nie chcemy, nawet mam takie uczucie, że czasami w cudzysłowie prawda leży przed nami. Gdybyśmy mogły ją rozpakować, najpierw trochę się zbliżyć do tego tematu i zacząć koło tego siedzieć, w cudzysłowie, to może by nam się, może to nie byłoby takie straszne, tak? Wszyscy mamy w szafie trupy, wszyscy. I my często wpadamy w różnego rodzaju nałogi, czy i nałogiem właśnie te pawełki, czy też jest rodzaj nałogu. I bycie busy pewnie też jest pewnego rodzaju nałogiem. Oczywiście, oczywiście. Bo busy, czy w ogóle takie, nie wiem, czy przerzucanie się na przykład z relacji w relacje. My mamy straszliwy problem z byciem takim, byciem i nic nie robieniem, byciem, byciem. I czerpaniem zadowolenia z tego samego faktu, nie? Że się jest. Ja tak sobie myślę, że może w tym sensie dużo chorób jest takim doświadczeniem często granicznym, który pozwala na takie, tak cię po pysku trochę potrzepie, żebyś ty się mogła obudzić. Mhm. I poczuć dolce far niente, jak to mówią we Włoszech, tak. Słodkie nieróbstwo. Wiesz co, Julita, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Sama bardzo dużo dla siebie wynoszę. Dziękuję ci, że podzieliłaś się taką wiedzą, która no nie jest jeszcze tak, wiesz, powszechnie dostępna. Mhm. Zastanawiam się, jeszcze przed ostatnim, finałowym pytaniem, jakie do ciebie mam, zastanawiam się, jeżeli ktoś po tej rozmowie chciałby zasięgnąć jakiejś opinii, czy chciałby z tobą zacząć pracować, to jakie są drogi? To jest indywidualne konsultacje, czy właśnie może dołączyć do jakiegoś kursu? Generalnie pracuję indywidualnie, ale to pomału będzie się zmieniać, dlatego że widzę bardzo dużo pozytywów płynących z pracy grupowej. Mm-hmm. Obok swojego jakiegoś tam wsparcia, to jest ta wartość dodana, którą daje grupa. A pamiętajmy o tym, że mówimy o pewnych procesach. Mm-hmm. One zajmują trochę czasu. Więc aktualnie mam, jeśli ktoś chciałby, to oczywiście może się skontaktować ze mną przez Facebooka i wtedy wypełniamy, znaczy wypełnia ta osoba formularz, który jest formularzem online. Ja dzięki temu dowiaduję się jakby całkiem sporo i mogę przygotować się troszeczkę już pod konsultację, ale zachęcam generalnie, w zależności od tego, z jakim tematem się mierzymy, bo mam w tej chwili dostępne, jakby będą się rozwijać dalej, dwa kursy online. Jeden, który uruchomiony będzie, druga edycja będzie w czerwcu, jeszcze data nie jest znana, to jest Zagubiona płodność i to jest dla dziewczyn, które
od pewnego czasu już starają się, żeby zajść w ciążę. Tak? Z kolei kurs, który, bo ten jest dosyć długi, on trwa prawie 10 tygodni, będzie trochę skrócony, jeszcze nie wiadomo dokładnie ile, ale między 8 a 10 pewnie będzie trwał. Natomiast jakby krótszy kurs, 5-tygodniowy, to jest mastermind, hormonalne historie dla dużych dziewczyn. I wtedy generalnie poznajemy ten dialog, taki ja śmieję, że nasze hormony tworzą takie aniołki Charlie'ego. Mhm. Pamiętasz aniołki Charlie'ego? No to były 3 aniołki, był Charlie, tak? Mhm. Te aniołki Charlie'ego, to chyba Sarah Gottfried tak to porównała do aniołków Charlie'ego. To jest tarczyca, hormon tarczycy, to jest estradiol, to jest kortyzol. Mhm. I one, jesteśmy szczupłe, szczęśliwe i bogate, jak te 3 aniołki ze sobą współpracują. Ale w tle jest jakiś Charlie, który pociąga za sznurki i jest to insulina, czyli nasz cukier, tak? Ona się pije. I w momencie, kiedy jakby w czasie tego mastermindu rozmawiamy na te 5 różnych tematów, to jest mega, bym powiedziała, bogata w informacje, jakby kurs cały jest mega, mega bogaty. Dużo badań, dużo ciekawostek, jedzenia, lifestyle'owych trików, suplementów i były 2 już mastermindy. Uważam, że dziewczyny z tego co, bo oczywiście robię ankietę na koniec, więc wiem, że bardzo im się to podobało. Mm-hmm. I jest to dla dziewczyn, które generalnie borykają się z wszystkim, co się wiąże z cyklem menstruacyjnym, czyli nieregularność, bolesność, niski progesteron, odstawiłam pigułkę, nie wiem, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. A ten o płodności też w dużym stopniu jakby zahacza o te informacje, niemniej skupia się na tym, żeby zajść w ciążę, żeby jakby wspomóc ten proces z każdej możliwej strony. I powiem tylko tak, że w tej chwili w tym kursie o płodności są 24 dziewczyny i miałyśmy 3 ciąże. Wow. Julita, no pięknie, gratuluję. No, się czuję po prostu jak ciocia. Aha. Mama, chrzestna. Fajne, wiesz? A w ogóle fajne, nie fajne, ale te dziewczyny, które nie zaszły w ciążę, jak pisują do mnie, bo jesteśmy naprawdę w takim bardzo bliskim kontakcie, to pisują na przykład, że libido im wraca, albo nigdy nie miały zawsze problemy z piciem wody, a nagle ich ciało woła o wodę, albo pojawiło się nagle takie przekonanie, że kurde, to nieważne, że to tak długo trwało, zachodzenie w ciąży, ja wiem teraz więcej i jestem w stanie na to wpłynąć, więc pojawia się taka nadzieja, coś co dla mnie to jest w ogóle nie do przecenienia, bo medycyna konwencjonalna w takich chronicznych rzeczach, czego jak czego, ale raczej nadziei nam odmawia, nie? Bo jest tak, proszę się nie nastawiać, tu nie ma pozytywnych rozwiązań, zobaczymy, jest mega ostrożna, tak? A tutaj widzisz, to się naprawdę grupa jest niesamowita. Pięknie, bardzo Ci gratuluję. I jeszcze na koniec mam takie pytanie. O taką jedną radę, którą Ty byś dała nowonarodzonej dziewczynce. Nowonarodzonej dziewczynce? Od trosi Julity. Ja bym powiedziała, bądź sobą i resztę mi w nosie. Mm-hmm. I to jest coś, co ja próbuję, mówię mojej córce. Bardzo często, że absolutnie jesteś swoim, jesteś królową swojego życia, w związku z tym ty ustanawiasz reguły, co oznacza, że jak coś nie wyjdzie i czujesz, że jednak to był poroniony pomysł, to możesz się wycofać. Możesz się ustanowić na nowo. I bądź w kontakcie z sobą, nie? Będziesz o wiele lepszą osobą do życia, jak będziesz sama w kontakcie z sobą. No bardzo, bardzo Ci dziękuję, Julita. Wszystkie dane do Ciebie też podam w opisie pod podcastem, stronę i adres do linku na Facebooku, tak żeby było łatwo Cię odszukać. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki.